Cześć wszystkim, co tutaj wam pomogę? Chciałem coś wam powiedzieć, nie wiem, zapomniałem. Już wiem, nagram sobie jeszcze jeden odcinek w takiej rozdzielczości, ponieważ nie, tamten się dopiero wrzuca, ma strasznie długi wyszedł. I właśnie nie chciałem marnować czasu i po prostu, nie wiem, zrobić jeszcze jeden odcinek w takiej rozdzielczości, zanim się was zapytam, czy ona nie jest z tego zła. Jak z tego co widziałem, to ona jest zarąbista. Jakoś tak mi się wydaje, że tak czy siak poprowadzę serię w niej do końca. No i co? No i chyba idziemy. Chyba, że będzie bardzo źle, to jakoś mi powiecie. A na razie skupmy się na mafii. Fajny odcinek się zapowiada, ponieważ będzie teraz coś innego. Luckily, everybody bought the Frogger's A, dead and that to już I'd oglądaliśmy. dispose. O kurde, wiecie co? Do dupy trochę. Bo pominąłem troszkę scenkę. Luckily, everybody A, bought the Frank was dead ta and była that I had później jeszcze disposed of jedna. his body. So Frank's funeral took place without Frank. The mafia has a habit of organizing grand funerals for important people, where they forget the unfinished business they have with each other. A, żeby nie było, sprawdzę sobie nagrywanie i jeszcze wam wytłumaczę, dlaczego oglądamy jeszcze raz, bo może nie wszyscy zrozumieli. Po tej scence, której oglądaliśmy, zaczyna się następna misja i następna cutscenka. Dlatego nie mogę tego pominąć, przepraszam. Or with the dead. The deceased are only shown in a good light. It's the principle of every gangster, at least at a funeral. So it happened that not only Salieri and our people made long speeches about their best friend Frank, but even Morello and other gangsters. Morello and Salieri cried on each other's shoulders. It didn't seem like they had been at each other's throats only the day before. Frank would have been spinning in his grave had he actually been dead. I guess everything turned out pretty well. Only I had to think up something about Frank's family. Salieri, of course, wanted to help out his best friend's poor widow till the end of her days. I couldn't let him know that they were really resting comfortably in Europe at that moment. Tommy, it seems our problems aren't over. The prosecutor who nearly got Frank against us is digging up more dirt. And I've heard he even has witnesses. It looks like that counselor whose son you shot is sorely craving revenge. The prosecutor is a good friend of his, and if we don't nip it in the bud, they'll make big problems for us. That doesn't sound too good. What's even worse is that guy doesn't trust anyone. He has all the evidence against us in a safe at his villa. Sam and Paulie are taking care of the witnesses right now as we speak. And you've got to get that evidence, Tom. How will we get to it? Well, today we have an excellent opportunity. Mr. Prosecutor has decided to go to the theater, and nobody else will be home. That is, nobody apart from the home security, of course. But his study will be empty. His villa is in the millionaire's quarter. Mr. Prosecutor isn't exactly a poor boy. Thanks, Luigi. Your only concern is how to get in. But there'll be guards around the villa. Once inside, you should be fine. The villa will be empty. The prosecutor's office is on the first floor, and there should be a safe in the wall. For that, you'll have Salvatore with you. That's a guy who manages to open every safe in America. Once you've got all the evidence, leave before the prosecutor arrives back home. Okay, boss. Where can I find this Salvatore? He'll be waiting for you down in Hoboken on the corner next to the stadium. So you can pick him up on the way there. I don't have to tell you how important this job is to us, Tommy. Buona fortuna. I'll do my best, boss. And Tommy, if you happen to bump into the prosecutor, don't kill him, no matter what. It'll just bring us more problems. You can depend on it, boss. To co, lecimy, tylko jedną rzecz spierdzieliłem, już widzę jak zwykle. Muszę sobie ustawić jasność trochę większą. Ojojojoj, może nie aż tak, taką. Ponieważ wiecie jaki mam monitor i ustawić sobie dużą, znaczy wysoką grafikę. Ponieważ trochę spierdzieliłem to w ogóle. Rozejrzyjmy się, coś tu jest ciekawego, czy nie? Chyba nic się tu nie dzieje, ale... O, siema. Just go, the job won't work. O! A pamiętam to, ej, ale przypadek, naprawdę nie zapomniałem o tym, ale naprawdę teraz sobie o tym przypomniałem, że w tej misji
On mówi, że oni uciszają świadków, a on siedzi w barze. No taki mały błąd. Ale no cóż, no Sam i Pauli to tak czy jak nasi najlepsi, wiecie, kumple, więc nie będziemy narzekać. A masz coś dla mnie czy nie? Chyba nie. Powiedz. What will it be? A nie, to można sobie aby usunąć. Tam. No co? Aha, nie, aby taką chciałeś powiedzieć. A od niego mogę sobie coś wziąć? Chyba nie mam żadnej broni, nie, no nie mam. Daj mi broń. Good evening, Vincenzo. O. Thompsonik jakiś? Tonight I'm doing a little burglary, so I need something for a quiet little job. Tommy, a good old bat would do the trick. Hmm. When you hit someone over the head from behind, they should be out cold for a while. To be on the safe side, get to see a Colt 1911 too. Zawsze coś. I'll keep my fingers crossed, Tommy. Thanks, Vincenzo. No, przynajmniej Colt, nie? Dobry pistolet. Ile naboi do niego dostaliśmy? Oj, 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 oj. Tylko dwa magazynki. No, będziemy musieli uważać, do kogo strzelamy i ile strzelamy. Pytanie, jaki samochód chcę wziąć? No, ten karawan dalej tu stoi. Ten samochód przyszłości teoretycznie w tamtych czasach był nawet okej. Okay. Ten był spoko, ale... Gdzie co? Dałbym jeszcze temu szansę. Niby jest od Lucasa, więc powinien być trochę lepszy, ale... Zobaczymy jeszcze. Jakoś tak... Bardziej ten, nie wiem... Schubert Six mi się bardziej podobał. Tamten, wiecie, który... Ojojojoj. Nie wiem. Nawet ani się ślizgać nie da, ani skręcać, ale... On musi mieć coś dobrego, no. No nic, no dajmy mu szansę. Dajmy mu szansę. Mam nadzieję, że u Lukasa w końcu dostanę coś fajnego, no. Na razie taki syf dostaję. W ogóle jeżdżą takie samochody już po ulicach, czy nie? No, no niby nie, no. Chociaż mam oryginalny samochód. Do Hoboken idziemy, co? Nie wiem. Chyba tak. Wiecie co? Albo nie. Pojedźmy sobie jednak normalnie, bo... No. Nie wiem, jak nacisnąłem teraz spację, to wiecie, znaczy ręcznie, to nie to, że za późno zaczął się ślizgać, to jeszcze, nie wiem, jakoś tak słabo, nie wiem, no, chyba nie, tamten samochód był lepszy, chociaż, kurde, ten jakby się przyjemniej zbierał, może mam takie wrażenie, co to ma być w ogóle? Jezu, tamtym samochodem tu fajnie się wyrabiamy, jeszcze HP straciłem, no do przodu jedź! O Boże. Wiecie co? Nie wiem czy to widzicie, ale ja naprawdę gazuję, gaz do dechy teraz daję, nie? Błagam, niech spotkam jakiegoś Schuberta. Dobra, jedzie chyba Schubert. Porywamy to. Tym się nie da jeździć. Kurde. A nie, czekajcie, to było coś innego, to była dwuosobówka chyba jakaś. Ale kałem teraz jadę, ja pierdzielę. Tego nie chcę porywać, bo to jeszcze starszy model jest. Ty, mogę cię porwać? Chociaż nie, dobra, bo pod górkę się nie rozpędza, tym już trochę jadę. Aj, ból starych samochodów, wiecie? Ej, no... Ja pierdzielę, jaki ten samochód jest tragiczny. Może dlatego, że też nim pierdzielnąłem ścianę. Ale widzieliście, zawsze w tamtym momencie wychodziłem ze wślizgu, a teraz trzymałem ile tylko mogłem. Nie wiem, może ten samochód w ogóle... Da się jakoś okiełznać, wiecie, jakimś super sposobem. Że można było wejść inaczej w tamten ślizg. Wiecie co? Nie mam zamiaru spierdzielać przed policją tym gównem. Powiedzmy sobie, Jezu, czerwone światła. No nie, no, bo sobie jaja robicie. No nie, no, Boże. Dobra, wiecie co? Przepraszam, ale muszę to zrobić. Nie ucieknę przed policją, ani ich nie zabiję z Colta, mając 7 naboi, jeszcze stracę życie. Kiedy... Nie wiem, to najlepszy wyznacznik, że samochód jest tak słaby, że musisz płacić mandaty, nie? No, no... Dopóki nie zmienię samochodu, to tego nie powtórzę, no. A spokojnie, panie policjancie. Następnym razem ukradnę coś lepszego i będę szybszy. Ja pierdziela. Policja mnie wyprzedza.
Mimo, że nie. Oni jeżdżą zawsze przepisowo i mnie wyprzedzają. Ja nie wiem, co to jest. Jeszcze chyba nigdy nie narzekałem tak na samochód. Nie wiem, no. Dajcie mi Schuberta, proszę. Nie, no jakieś gówno to jest. Użyłem się. Na ciebie też. Ty czekajcie, może to porwę. To chyba nie był Schubert? Tylko że jakaś wersja dwudrzwiowa, nie wiem czy ja takie coś mogę porwać. Ty, on zginął. Nie, to jest normalny Schubert. Czy to jedzie? Nie, dobra. Się przejmuje, aby... Dobra, nikt nie patrzy. No, Schubert. Mi się wydaje, że to będzie lepsze. No i już czuję przyjemniejszy zryw. Nie wiem, no przecież... przypomnę sobie, jak mi się jeszcze skręca i będzie git. Czekajcie, jak wystarczy, że lekko skręcę? Nie no, patrzcie, przecież to no, może nie do końca tak, ale... Dużo lepiej, właśnie ma Salvatore. No. Pogadacie sobie, bo trochę nudy. Evening, chief. Let's get moving. Great. So where are we going? Oh, here. So, you can open any safe in the country, right? Almost every one, chief. And how did you learn that trick? My grandpa was in a business. It's inherited. The safes keep getting better, so a fella has to keep up with the times. Some of the safes around these days are pretty tricky. Ciekawe, czy taki właśnie gościu, co otworzył każdy safe, prawie każdy safe w Ameryce, jak on mówi, w Ameryce w tamtych latach, ciekawe, czy by chociaż jeden otworzył w dzisiejszych, w sensie wiecie, ciekawe, czy chociaż jeden safe dzisiaj ma chociaż, nie wiem, chociażby tak w 10% coś podobnego. Ja mi się wydaje, że nie, ale być może się mogę dużo mylić. Ale ciekawi mnie to. Nie wiem, jakiś tamten Schubert Six był trochę mocniejszy niż ten, co ja miałem w garażu, ale może mi się wydawać, bo ten jakoś tak... Oj. Wiecie co? Ja nie wiem, ale mi się wydaje, że potrzebuję lepszego samochodu ogólnie w garażu. Musimy robić dalej misję dla Lucasa i liczyć na to, że w końcu coś ciekawego będzie. Chociaż ty... Nie no, przyspieszamy pod taką górkę? Nie wiem, czy też tym samochodem ostatnio nie jeździłem właśnie po tamtego tora, ale... Nie wiem, ten tor to jakiś jeden wielki traf, wiecie? Jest gównem. No co mam powiedzieć? Jakim cudem ich wyprzedzamy, o dziwo? Nie wiem, czego oni nie jadą gaz do dechy, przecież ja nawet nie przekraczam prędkości, dając gaz do dechy. Aż tak mi się nie śpieszy? Że jadą 30 na godzinę pod górkę? Wy wyobraźcie sobie dzisiaj jechać 30 na godzinę pod górkę? To jest niewyobrażalne. No, no cóż, no stare samochody, no. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Dobra. Zaparkujmy sobie powiedzmy tutaj. Oj, jak mi zarzuciło. Dobra, zaparkujemy na środku ulicy. Trochę to pusto w środku, ale... Chyba się skrypt aktywuje zaraz, widzicie? Przyjrzyjcie się temu, co jest teraz, nie? Co jest? Can you open it, Salvatore? I'll try, chief. No, tak coś myślałem właśnie. Trump sub Trump. Jeszcze jak miga światłami, ty. No już. O, jak otworzyłeś? No. No i patrzcie to, nie? No, chodź tutaj. No, pamiętam, że można było go tu... zostawić i powiem wam tak. Nie wiem, czy to będzie jedyna misja, której nie spróbuję zrobić po cichu, wiecie? Bo zawsze robiłem wszystko na głośno, w sumie nie dało się inaczej, ale... To jest jedyna misja, gdzie tak jakby gra narzuca nam robienie czegoś po cichu. Nie wiem, jeżeli coś się spierdzieli, to oczywiście zrobimy to inaczej, nie? Ale... Na razie to... O kurde. Nie wiem, czy za bardzo by się dało to zrobić na głośno. Tylko muzyka się nam odpaliła. O, klucz jakiś miał. O, mamy strzelbę. Rzadko nam kiedy idzie strzelać z tej strzelby, ale no cóż no. A, nie mam gdzie schować tej broni, bo tego... Aj, tak. Pierdziele to. O Jezu.
Jak dobrze, że nie miałem wybranej strzelby, czekajcie. Tu pamiętam, można było zgasić światełko. That did the trick. No i gitara. Ktoś przyjdzie to sprawdzić? Czy nie chce wam się? Wiecie, co wam powiem? Gra niby narzuca tą cichą akcję. Może... No nie wiem. Tak w dupie mają chyba to światło, wiecie? A nie, idzie ktoś to sprawdzić, kurde. Czej. Nie oszczypam, że on mnie zauważył. O! Wiecie, co wam powiem? Nie wiem, co ja w ogóle robię. Jeszcze się nie obracaj, jeszcze się nie obracaj, jeszcze się nie obracaj. No przyjdź tutaj, no co za pajac jeden, no. Ja nie wiem, czy ja to chcę robić po cichu, to jest nudne. Mimo, że może kilku z was chciałoby to zobaczyć, ale widzicie, co oni robią. Nie, w ogóle jak tamtych miałbym zabić po cichu? Nie, dobra, wiecie co, pierdziele, to lecimy. To się nigdy tak nie uda. O kurde, jak mnie trafił. Dobra, wiecie co? Tu ktoś idzie? Czekajcie, mam, muszę sobie jedną rzecz jeszcze zrobić. Grafika, trochę jeszcze rozjaśnię, bo ja nic nie widzę. Wiecie co, jestem w dupie trochę. Dobra, nie idziesz tak, że jak myślałem. Przeładuj. 6 naboi mam. Nie mam naboi do Colta. No Colt tu byłby zdecydowanie dużo lepszy, wiecie? Gdzie on poszedł? Ty, stracił mnie wzroku? No i gitara by była, nie? Gdzie co jest może aż zajazd? No, możemy mieć jakieś spierdzielone później na YouTubie jakoś. O kurde, jestem w dupie. O, ale prawie się to zesrało wszystko, nie? Aj, dobra, gdzie jest Salvatore? Chodź ze mną. Aha, tamta se pokrzyczała. Ale jest, powiem wam, nie jest za dobrze, nie? Follow me. Mam 16 HP. Jest strasznie do dupy. Nie wiem, tu nie wiem, czy to była apteczka jakieś, czy nie, ale mam nadzieję, że nie będę musiał tego powtarzać, bo to chyba jeszcze posiłki później przyjdą. Oj. Czekajcie, muszę poszukać apteczki, bo się zesram. Nie wiem, czy nie była gdzieś tu na boku jakaś. Ojojoj. Tu nie będzie nikogo w ogóle już? Już nie pamiętam, chyba nie. Oj, ale ten dom jest duży. Otwórz drzwi. Nie, no raczej tu nic nie będzie. Co jest? Ona pamiętam chciała mnie bić później, więc... Zabijmy ją sobie. Nie wiem, w kuchni coś? Ktoś? Jakoś? Apteczka? Jakie te lampy mają? Śmieszne, fikuśne. Kurde no. Duży ten dom, wiecie? Fajnie by było mieć taki. Dobra, może się nie pierdzielmy po prostu i chodźmy to sprawdzić. Co ty w ogóle było? Hello, darling. Did you have a good day today? Ona nawet nie wie, że to my ma jakieś ogóry na oczach. Dobra. Nie wiem, no. A to było chyba tutaj już. A to w ogóle zamknięte. Nie, no nie ma tu chyba apteczki. Nie chcę mi się więcej szukać, weź się przesuń. No chodź tutaj. Gra została zapisana niby. Ej. So show me what you can do, Salvatore. Okay, chief.
Christ. It looks like we better get out fast, Salvatore. Got it, Chief. Piece of cake. Dobra, bierzmy to, co tam jest. Ja pierdzielę. Nie jest za dobrze, wiecie. Chyba mnie odkryli. Nie jestem gościu, jaki stoi. Wiecie co? Spierdzielamy stąd. Tak tu rędy, ja pierdzielę, jesteśmy odcięci. No, psa. Jest niedobrze, wiecie. Tu w tym domu może cały czas ktoś być. Już trochę cykam, wiecie. A się zaraz, ale zaraz zawał będę mieć, nie? Zapięte. Otwórz drzwi. Ale będzie zawał. Dobra, to tędy się wychodziło. Szybko, 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 szybko. Nie! Żeby się nie spierdzielić ze schodów. Stracę ostatniego HP-ka. Uciekamy stąd. Pamiętam, że oni tu chyba później jeszcze gdzieś byli, albo gdzieś... Ale mam chyba szczęście, wiecie? Bo zaraz będę mieć zawał. Nie wiem, spierdzielamy stąd. Normalnie bym ich rozwalił, ale nie mam tyle HP. Dobra, wiecie co? A ten kij już wypierdzieliłem nawet. Dobra, chowam to i spierdzielamy stąd. Tak, dobra. Uciekliśmy. Ja się bałem szczerze. Dobra. No, chodź tutaj. Mam nadzieję, że... Kurde no! Mam nadzieję, że nic nie walnę po drodze. Bo będzie lipa. Ze strzelbą teoretycznie łatwiej bym miał pokonać policję, jeżeli bym nie goniła. Wiecie, wysiadam jednego pyk, drugiego pyk, nie? Na hita, ale... To jest dużo lepsze niż obrzyn. Chociaż swoją drogą obrzyn jest szybko strzelny bardziej, jeżeli chodzi o dwa naboje, nie? Być może nawet ma większą siłę rażenia, no bo to jednak obrzyn, a strzelba może ma trochę... Teoretycznie mniejszy kaliber od obrzyna, ale... Bardziej szczyci się tym, że ma 8 naboi, nie 2. Pierdzielek, to jest strome... Gówno, dobra, wykręcę to, patrzcie, pyk, jak profesjonalnie. No, prawie. Ojojoj, boję się długo zawać, wiecie, bo jak coś przyrżnę, to i na roz. Ja przyznam, mój... O, szybko sobie powybijem, nie wiem, czy ktoś to słyszał. Ja pierdzielek, jaki tu ambitny drift był, ale niestety nie wyszedł. Dobra, znowu obracajmy. Ciężko, ciężko się stąd zjeżdża. Aha, bo to jest jakiś pioch. Wracamy to. Tutaj patrzcie to. Pyk. O, to wyszło, wyszło. A tak trzech nie wyglądało to jakoś bardzo ładnie. No i to co, wysadzamy go i ciekawe, czy mamy jakąś robotę dla Lukasa, czy nie. Jeżeli tak, to trochę odcinek się przedłuży jak tradycyjnie, a jeżeli nie, to nie. Ojej. O, gdybym w każdy zachętek wchodził, to kurde. Może nie miałbym 16 też HP, bo chyba straciłem, mi się wydaje, 8 HP na samym dojeździe tam. No kurde, nie, tak na początku podpilnowałem 100 HP, to nie było aż tak źle. Ktoś, jakiś jeden ziomek musiał mnie bardzo zmęczyć, wiecie? Myślałem, że szło na prawo, w ścianę chciałem wjeżdżać. A nie, czekajcie, bo on tu chce, nie tam. A nie, po co ja tu zakręcam, jak tak mogę? No wysiadaj, wysiadaj. Here's where I live. Thanks a lot. I hope it'll be a little cooler next time. Today I almost crapped in my pants. I hope so too. Get some shut eye. No nic, no nie mamy roboty u Lukasa. Chyba, że nam się jeszcze coś pojawi. Chyba nie. Nie wiem, może i tak trzech zajedziemy do niego. Może się gra zbagowała. Może coś jeszcze jednak jest u niego. A zajechać do niego zawsze nie zaszkodzi. No coś się nie mogę zabrać pod tą górę. Ale coś mi się wydaje, że gra mniej więcej chyba wie tak, czy kiedy mamy tam jechać, kiedy nie. Możliwe, że mimo wszystko tutaj gówno z tego wyjdzie. Ciekawe, jaka jest następna misja, bo już szczerze zapomniałem. Ale no nic. Żeby to nie zachciało się gościowi nagle skręcać, by się wkurzał, nie? Wiecie co? Jak nie będzie nic tutaj dla Lukasa, to chyba zakończę odcinek i następny rozpoczniemy sobie już z baru. Ewentualnie, wiecie, zobaczę sobie, jakie tam mam misje. Nie, zamknięte jest.
A, chyba tak trzech nie będzie filmiku, bo nie ma takich filmików na koniec, więc... Chyba sobie zakończymy tutaj w tym momencie odcinek. Ja rozpoczynam, gdy jadę do baru, dlatego że wiecie, to nie będzie ucinanie teoretycznie teraz, tylko zakończenie odcinka, nie? Jeżeli będzie jakiś filmik, to wam powiem, nie? I nagram go, jeżeli jakiś będzie, a na razie nie ma co tego przedłużać. To co? Chyba żegnamy się. Cześć!